Witam wszystkich zainteresowanych. Dzisiaj mam przyjemność zaprezentować Państwu najnowszy produkt firmy Scalvex. Jest nim system zarządzania produkcją Scalfinet. Podstawowym zadaniem tego systemu jest znaczne usprawnienie procesu produkcji oraz obsługi zleceń w firmie produkcyjnej. Dodatkowo otrzymujemy bardzo sprawne narzędzie pozwalające na ocenę wydajności pracowników oraz czasochłonności różnych operacji. To bardzo cenne informacje pozwalające skutecznie zarządzać całym procesem produkcji w przedsiębiorstwie i umiejętnie dysponować zasobami ludzkimi. Na cały system składają się dwa moduły. Pierwszy moduł, zwany pracowniczym, wyświetlany jest na terminalach fali produkcyjnej. Służy on do wprowadzania danych przez pracowników. Wyświetlane są na nim aktualne zlecenia do realizacji oraz operacje do wykonania. Wszystko to może być wzbogacone o dodatkowe instrukcje, schematy oraz polecenia od kierowników. Drugim modułem jest aplikacja konfiguracyjno-administracyjna, do której dostęp mają jedynie kierownicy, brygadziści lub inne osoby delegowane w firmie do zarządzania systemem. Aby uruchomić moduł administracyjny, klikamy na ikonę programu na pulpicie. Wpisujemy login oraz hasło i klikamy zaloguj. Po poprawnej weryfikacji ukaże nam się okno aplikacji administracyjnej. W aplikacji administracyjnej będziemy zarządzać całym systemem zarządzania produkcją. Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, jest oczywiście konfiguracja całego systemu, konkretnie pod naszą firmę i nasze wymagania. W tym celu należy wybrać z głównego menu zakładkę Konfiguracja. Istotną kwestią jest to, że system zarządzania produkcją jest powiązany z oprogramowaniem rejestracji czasu pracy Scalfinet. Oba systemy korzystają z tej samej bazy pracowników, dlatego nie musimy ich dodawać w samym systemie zarządzania produkcją. Tutaj znajdujemy listę pracowników. Konfigurację systemu najlepiej zacząć od słowników. W tym celu przechodzimy do zakładki Konfiguracja, do bloku Słowniki. Tutaj możemy nadawać nowe typy zleceń, rodzaje zleceń, tworzyć nowe działy w firmie, konfigurować fazę zleceń, dodawać nowe materiały, statusy, tworzyć nowe stanowiska. Następnie powinniśmy przejść do bloku kartoteki, gdzie możemy uszczegóławiać operacje, katalog operacji. Dodawać nowe schematy operacji. Tworzyć struktury operacji. Oraz dodawać nowe firmy, dla których będą wykonywane zlecenia. Zatrzymując się jeszcze chwilę przy schematach. Na schematy składają się struktury operacji w postaci czytelnych drzew. Utworzonych z pojedynczych operacji. Schemat mówi nam, jakie operacje do wykonania przez pracowników składać się będą na konkretne zlecenie. Czyli jeśli mielibyśmy to poszeregować, to zlecenie oparte jest o schemat, który zawiera w sobie strukturę operacji do wykonania. Po procesie konfiguracji system jest praktycznie gotowy do działania. Teraz możemy przejść do strony głównej systemu, gdzie w bloku Ewidencja dodajemy nowe zlecenia, przypisujemy do nich wcześniej utworzone operacje, natomiast do operacji przydzielamy już konkretnych pracowników. Podstawową funkcją systemu jest dodawanie tworzenia nowych zleceń. Tworzone zlecenie, prócz standardowych danych, takich jak data rozpoczęcia i zakończenia,
czy przypisanie zleceniu określonego schematu operacji. Możemy również opisać na wiele innych sposobów, wybierając status, dział, typ, rodzaj zlecenia oraz firmę zlecającą. Możemy także wykorzystać pole opisu. Po utworzeniu nowych zleceń możemy przejść do przydzielania operacji. Wybieramy w tym celu ikonę Operacje z bloku Ewidencje. Przydzielając nową operację wypełniamy kolejne pozycje, takie jak zmiana, data startu, czas trwania, ilość, uwagi, przydzielamy pracowników, zlecenie, operację, liderów, jeśli wcześniej są zdefiniowani w systemie, oraz rodzaj operacji. W systemie mamy możliwość dwojakiego przypisywania operacji. Możemy zlecić pracownikowi wykonanie z góry narzuconej operacji, szczegółowo opisanej wymaganym czasem trwania, ilością itd. Potem taką operację po wykonaniu przez pracownika kierownik może edytować jeszcze w systemie klikając na ikonę operacje. Ikona przydzielone operacje służy nam natomiast do dowolnego przypisania operacji w oparciu o klamry, takie jak data realizacji, zlecenia, w których udział ma operacja oraz pracowników, którzy mogą taką operację otwierać. Aby ułatwić późniejsze zarządzanie wieloma operacjami, system umożliwia nam modyfikację parametrów dla wielu operacji i zleceń jednocześnie. Możemy w tym celu posłużyć się podręcznym menu kontekstowym. Przydzielając pracowników do operacji w modulu administracyjnym jednocześnie powodujemy, że operacje te wraz z instrukcjami będą wyświetlane pracownikowi na terminalu po zbliżeniu przez niego karty. Po kilku zrealizowanych w firmie zleceniach możemy skorzystać z zakładki raporty, która jest podsumowaniem całej produkcji. Przechodzimy do zakładki raporty, klikamy na wydajność pracowników. Tutaj uzyskujemy informacje na temat wydajności pracowników oraz czasu poświęconego na poszczególne zlecenia i operacje. Wszystkie te dane możemy porządkować według dowolnie zadanych parametrów. Dane prezentowane są w postaci bardzo czytelnych wykresów interaktywnych oraz tabel przestawnych. Oczywiście wszystkie wykresy oraz tabele przestawne możemy drukować. Oraz eksportować do formatu PDF. System posiada wiele udogodnień, które docenimy podczas codziennej pracy. Jednym z takich udogodnień jest możliwość zapisywania układu tabel i wykresów, które najbardziej odpowiada naszym potrzebom. W każdym momencie możemy wczytać dowolny układ bez potrzeby ustawiania wszystkiego od nowa. System ma także możliwość zapamiętywania ostatniego układu po wyjściu.
Możliwości systemu są naprawdę spore. Przedstawiłem jedynie poglądowo te najważniejsze. Zachęcam do pobrania demo systemu, które znajduje się w dziale download na naszej stronie www. Zapraszam także do obejrzenia kolejnej prezentacji, w której pokażę, jak funkcjonuje system zarządzania produkcją Scarfinet od strony pracownika, czyli terminalu na hali produkcyjnej. Dziękuję za uwagę.